Witajcie kochani w Modzie Ekokreatywnej. Dzisiaj będzie specjalny program. Zabieram Was do Lumpeksu. To będzie nowa sieć Metka w Krakowie. Kochani, ja już byłam wiele razy w tym sklepie, ale dosyć dawno, jakiś czas nie jeździłam tam, więc nie kręciłam dla Was programów. Dzisiaj zobaczycie relacje z tego sklepu i zakupy z tego sklepu. Natomiast dzisiejszy ten program ze sklepu, ta relacja będzie trochę dłuższa. Pokażę Wam trochę moich takich trików, na co zwracam uwagę w trakcie kupowania, na przykładach, które w tym sklepie tam nagrałam. No i jest to też relacja jednocześnie z wielkiej wyprzedaży, bo wszystko w ten dzień było po 2 zł. I zobaczycie, że przy odpowiednim podejściu i stosowaniu odpowiednich technik, przy dobrej obserwacji, można właśnie upolować świetne rzeczy za 2 zł za sztukę. I to będą jakościowe, markowe rzeczy, wcale nie jakieś stare szmaty. Także zapraszam Was już na relacje, a później na haul. No i oczywiście na początek proszę Was bardzo o polubienie filmiku. Wciśnijcie sobie subskrypcję i przycisk powiadomień, jeśli jeszcze tego nie robicie. Bardzo mi zależy na rozszerzeniu zasięgów, na tym, żeby dotrzeć do większej publiczności, więc proszę Was o to. No to przechodzimy dalej. Zanim przejdziemy do relacji, pokażę Wam jeszcze mój dzisiejszy outfit. Tą nową sukienkę ze sklepu Babski Raj z wiskozy. Jest przesuperowo wygodna. No i miałam dzisiaj ją w pracy i do tego miałam taki szal z jedwabiu, bo bardzo spodobało mi się to połączenie. Jest tutaj taki wzorek kropkowany, wzorek taki geometryczny, podobnie właśnie jak na sukience, paski, takie drobne wzorki i fajne połączenie kolorów. Czasem jest jeszcze rano dosyć zimno i nie na tyle ciepło, żeby iść zupełnie w samej sukience, więc jak widzicie, właśnie tak miałam ozdobione, no i ten szal tutaj nawiązuje do tego medaliona kolorystycznie. Jeszcze oczywiście trampki i taka czarno-biała torebka i tak, taką miałam stylówę dzisiaj. Taki trochę bardziej sportowy dzień, bo byłam na boisku też z dziećmi, no i tak to wyglądało. A tymczasem przechodzimy do relacji. Jesteśmy przed Lumpeksem Metka w Krakowie. To jest w końcach Kurwanowa, na Ostamie, gdzie jest mniej więcej naprzeciwko pętli końcowej w Kurwanowie. To jest taki placyk wewnątrz i wchodzimy na pięterko. Tam jest właśnie dawny Peweks i widzicie sieć Metka. Dzisiaj jest to 2 złote sztuka. Widzicie, tak to wygląda. Tutaj macie ceny różne i są różne. Dzisiaj jest najtaniej. Moi drodzy, sklep jest dość spory, jak widzicie. No i z uwagi na tą wyprzedaż, tam część sklepu jest zagrodzona, także nie ma przejścia do całego sklepu. Tutaj widzicie taką siatkę, dalej już nie ma wejścia. Jest po prostu mniejsza powierzchnia na wyprzedaży. No i będę oglądać różne wieszaki, żeby Wam tutaj pokazać, jak ja wybieram rzeczy, jak je oglądam. Słuchajcie, no na przykład patrzę przede wszystkim na materiały. Czasem kupuję rzeczy sportowe, dlatego tam widzieliście, że oglądałam taką sportową koszulkę. No i przede wszystkim patrzę na jakość materiału, czy to nie jest zniszczone. Już takie rzeczy, które są zniszczone, to oczywiście od razu odrzucam. W sensie no, nie interesuję się nimi. No i też nie można się dać przytłoczyć, wiecie, bo jak wchodzicie do sklepu takiego, gdzie jest wyprzedaż, to jednak te 90% tych rzeczy się do niczego nie nadaje. Naprawdę, no tak jest po prostu, czyli można po prostu się poczuć przytłoczonym masą tego już takiego naprawdę zniszczonego, starego towaru, rzeczy, które nie warto oglądać, ale zawsze pamiętajmy, że tam właśnie się kryją te perełki, no i ja wybieram rzeczy z super materiałów, dotykam oczywiście tych naturalnych tkanin, jeśli coś nie jest jeszcze takie sprane, rozciągnięte, to od razu to oglądam. Patrzę, czy to jest funkcjonalne, czy to by było coś na mnie, czy na kogoś, kogo znam. Jeżeli to jest odzież sportowa, no to czasem zdarza się, że się tam przełamuje co do tych takich oddychających, sztucznych materiałów, ale wolę też sportową odzież naturalną, bo też taka jest. Można z wiskozy, można z bawełny kupić rzeczy sportowe, także to nie jest tak, że tylko odzież sportowa jest sztuczna. No i słuchajcie, całkiem sporo było fajnych jeszcze
takich basicowych rzeczy, bo w takie dni najczęściej są albo basiki, albo takie naprawdę już rzeczy dziwne, rzeczy powiedzmy nietypowe, których większość ludzi by nie kupiła, albo na których by się też nie poznała i dlatego warto właśnie na takie polować. Słuchajcie, tutaj taki jest dywan. No jeżeli ten dywan byłby w dobrym stanie, to to jest ręcznie tkany na wschodzie dywan. Niestety miał wytarty środek, więc zostawiłam go, ale miał przepiękne kolory. Słuchajcie, no na przykład mamy tutaj koszulki jakieś takie vintage z lnu, no ale niestety rozmiary też były bardzo duże niektórych tych rzeczy, więc oczywiście takich rzeczy też nie biorę, jeśli nie mam co z nimi zrobić, bo to nie jest ekologiczne kupowanie rzeczy, których potem bym nie użyła. Były tam różne działy jeszcze czynne, słuchajcie, koszulki, spodnie, spódnice i takie też miszung, że tak powiem, rzeczy zmieszane, powiedzmy sobie. No i patrzę oczywiście w pierwszej kolejności na kolory, które mnie interesują i na takie lepsze, niezniszczone materiały, tak jak już to powiedziałam. Kolory są też tutaj dla mnie jednym z takich najważniejszych rzeczy, bo pewnych kolorów nie noszę i jeżeli nie znam osób, które lubią dane kolory, no to po prostu ich nie biorę, nawet jeżeli byłyby to jakieś rzeczy fajne. Tu mamy też taki wieszak ze spodniami, ze spodenkami. Szukałam takich fajnych, jakichś materiałowych spodenek w stylu vintage. Tutaj znalazłam jedne sportowe, ale były małe. Nawet ładny kolor miały, no ale jednak stwierdziłam, że to nie jest to, co jest mi naprawdę potrzebne. Także zobaczcie, ile spodenek jeszcze zostaje na wyprzedaży 2 zł. Jeżeli to jest coś sportowego, jakieś kąpielówki, czy takie zwykłe casualowe spodenki, to naprawdę możecie znaleźć tam całkiem sporo fajnych rzeczy. O, widzicie, czasem właśnie spadają rzeczy. Tutaj były takie spodenki z zaszewkami, nawet ciekawe dosyć, ale były bardzo małe też, więc nawet nie mierzę takich za małych, bo to nie ma sensu, oczywiście. No i tutaj będzie taka sukienka za chwilę, którą oglądałam właśnie i która mnie zainteresowała ze względu na fajny materiał, bardzo dobrej jakości jersey, ciekawy wzór, też jest ciemna. I okazało się, że jest bardzo dobrej marki, więc wylądowała na moim ramieniu oczywiście od razu, bo takie rzeczy biorę do mierzenia. Mimo że są za 2 zł, to ja i tak je mierzę, bo nie uważam, że kupowanie rzeczy, które byle jak wyglądają i leżą, jest sensowne, mimo tak niskiej ceny. Także wszystko jakby jest przemyślane. Nie ma tu przypadków. Moi drodzy, dużo bluzek było damskich, naprawdę, bluzki damskie, jakbyście polowały na takie basiki, to na takich wyprzedażach można naprawdę znaleźć mnóstwo. Koszulki sportowe, koszulki polo, nawet takie dobrych marek, naprawdę bez problemu możecie znaleźć na takich wyprzedażach po 2 zł, nawet czasem są tańsze, aczkolwiek teraz ceny poszły w górę, więc 2 zł to już naprawdę jest takie raczej minimum, jak chodzi o wyprzedaże. No i tutaj zobaczcie, spódnica, którą oglądam, to jest Wallis, spódnica z lnem, ciekawy wzór, ja mam taki żakiet, nie wiem czy pamiętacie, taki vintage, oversize'owy, no i ta spódnica całkiem, powiem Wam, że mnie zainteresowała, wzięłam ją oczywiście do mierzenia, sportowy, taki, może nie sportowy, kostium z usztywnionymi miseczkami, ale bardzo duży rozmiar. Gdyby był mniejszy, to może bym mierzyła, bo bardzo ładny koralowy kolor miał ten kostium. No i dużo takich bluzek jakościowych, na przykład tutaj była z takiej bawełnianej koronki bluzka, no ale też bardzo duża, więc nieprzydatna, jak chodzi o mnie. Może nie duży rozmiar, ale jak dla mnie nie była przydatna. Czasem są bardzo ciekawe wzory też, trzeba patrzeć na takie rzeczy, które się wyróżniają, bo zawsze może znaleźć się naprawdę jakaś perełka, nawet designerska wśród takich rzeczy wyprzedażowych. Także naprawdę, słuchajcie, byłam mile zaskoczona, że był duży wybór. Oczywiście, tak jak mówię, 90% tych ciuchów już się nie będzie nadawała, ale wśród tych 10% możecie upolować kilka super rzeczy dla siebie za żadne pieniądze. O, widzicie, na przykład tu była koszulka Pumy sportowa, taka cienka i nawet z fajnego materiału, że akurat nie potrzebuję kolejnej, no to ją zostawiłam.
ale gdybym szukała, to była to całkiem ciekawa opcja. No i tutaj troszkę zniszczona luska lniana, ale miała bardzo ładny zestaw kolorów, dlatego też oglądam zawsze takie rzeczy, które zestawienia mi się podobają. No i takie basiki to już naprawdę musiały być super, żebym kupowała, ale o, tu też była fajna bluzka z taką wstawką koronkową w pięknym kolorze, także też oczywiście oglądałam. Czasem dzianinowe sweterki, takie ręcznie robione, też oglądam, bo jeżeli to jest jakościowa włóczka, to też warto kupić. Tutaj też była taka dziergana bluzeczka dobrej marki, bo to chyba było Boden, o ile pamiętam, nowiutka, ze złotą nitką. Akurat nie jestem fanką tego kroju bluzek, bo naprawdę była nowiutka, bardzo dobrej jakości bluzka. Jeżeli ktoś coś takiego lubi, to no to super. No i w pięknym kolorze lniany podkoszulek, ale też krój, za którym nie do końca przepadam. Więc widzicie, jestem wybredna i nawet na wyprzedażach nie biorę czego, co mi popadnie po prostu, tylko dlatego, że akurat jest kolor albo akurat jest materiał odpowiedni. No i wieszak ze spodniami, całkiem też w porządku, niektóre były. Naprawdę fajne, modne kolory można było znaleźć, porządne bawełniane spodnie. Całkiem duży wybór, bo jeżeli szukalibyście basicowych spodni, to też nawet jeansy markowe można było znaleźć. No ja akurat nie byłam na kupnie spodni, ale tak oglądałam, żeby Wam też pokazać, co tam można znaleźć. To naprawdę jest wybór. I kolory, i modne wzory, i modne fasony można znaleźć z wysokim stanem. Także naprawdę jest z czego wybierać. Tutaj też bardzo ładne liliowe takie rurki. No i kochani, przechodzimy do przymierzalni. I tutaj już mierzę tą sukienkę, którą tam widzieliście, co mówiłam, że ma fajny materiał firmy Diesel, więc naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie. Ciekawy wzór, taki trochę jak moro wygląda z daleka, ale w rzeczywistości tak z bliska to są kwiaty, czego w ogóle nie widać z daleka. Bardziej właśnie wygląda to jak coś takiego moro, taka mroczna jest lekko ta sukienka. No i ma bardzo ciekawy krój. Jest tak artystycznie szyta z takimi skosami, bardzo skomplikowany krój ma. I te drapowiane też powodują bardzo ciekawą taką strukturę tej sukienki. Ona się gdzieniegdzie marczy, ale jest jednak dobrze uszyta, także zawsze ta figura jest widoczna, mimo tych różnych tam właśnie takich dziwnych skosów, cięć, drapowań na tej sukience. Teraz te drapowania też są bardzo modne od wielu sezonów już, także naprawdę fajna. No i tutaj mierzę spódnicę, którą też widzieliście w przebitce z lnem i taką sportową bluzkę w stylu francuskim, której materiał mi się bardzo spodobał, naprawdę bardzo ładna bawełna, taka mięsista, przyjemna w dotyku niesamowicie. No i spodobała mi się ta bluzka, mimo że tak naprawdę to nie jest taki styl, który mnie akurat pociąga. No ale widzicie, paskowa bluzka, paskowa spódnica. No i ta spódnica jest idealnym na mnie rozmiarze, chociaż ja bym, jak widzicie tutaj, ją nieco chyba skróciła tak na używanie, bo nie przepadam za taką długością, taką tuż przed kolano. Nie jest mi specjalnie chyba dobrze w tej długości. Wolałabym ją właśnie taką krótszą, jak tam pokazałam. Mierzę tu jeszcze taki szalik w paski, który kupiłam i zobaczycie go w holu zaraz. Fajny, fajny szalik, taki trochę sportowy, taki komin bardziej można powiedzieć. Też całkiem mi się spodobał jego styl. Będzie bardzo uniwersalny właśnie na lato. No i kochani, zrobiłam zakupy, zobaczcie, cała naręcz rzeczy po 2 złote, widzieliście trochę w przymierzalni, naprawdę spoko, rzeczy świetnej jakości, także wydałam 12 zł na całe zakupy i naprawdę mam fajne rzeczy markowe, dwie świetne poduszki w super kolorze, które mi idealnie pasują, nie wiem czy zobaczycie, bo to jest taki wrzosowy, ale w tym oświetleniu chyba nie zobaczycie, że to jest wrzosowy. No i przede wszystkim mega modową sukienkę od Diesla. To w ogóle wow. Nie spodziewałam się. Także zobaczymy się już w stylówach. To są całe moje zakupy, jakie tam zrobiłam. To, co miałam na ręku, to widzieliście, taka wielka naręcz. Pokażę Wam teraz po kolei dokładnie, co kupiłam, a zacznę od rzeczy dla domu. Bo kupiłam bardzo fajne właśnie dwie rzeczy do domu. Mianowicie są to dwie poszewki. Kupiłam sobie takie poszewki z przepięknej bawełny 100% i naprawdę niezniszczone.
Wiem, że tutaj trochę przez światło przekłamany jest kolor, ale to jest taki kolor jasny lila, taki lila róż, powiedzmy coś w rodzaju takiego jasno-wrzosowego. Może tu będzie lepiej widać. W każdym razie, czemu je kupiłam? Ja mam kilka poduszek w łóżku, bo mam problemy z kręgosłupem i w związku z tym czasem muszę mieć poduszkę między nogami, gdzieś pod łokciem. No i zwykle w komplecie są tylko dwie poduszki. Tak jak na przykład miałam taki komplet kupiony na wyprzedaży od Christiana Lacroix, taki z bawełny, satyny bawełniane, w taki bardzo ładny wzór z fioletem, właśnie z takim kolorem. No i do tego drugiego zestawu poduszek nie było, były tylko takie poduszki, które zresztą dzisiaj przy okazji sobie trochę zmniejszyłam, bo były za duże na moje poszewki. No i właśnie te poszewki, które kupiłam po 2 zł, są w takim kolorze idealnie, zobaczcie, pasującym do tego zestawu. Teraz ten najjaśniejszy fiolet w tych poduszkach, na takie większe poduszki, to jest i też przerobiłam je, bo właśnie dzisiaj, dzisiaj właśnie przeszyłam sobie te poduszeczki, skróciłam, bo one były takie typowe duże, natomiast moje poduszki są wąskie, takie wiecie, rehabilitacyjne bardziej, one nie są takie szerokie, tylko właśnie takie wąskie i długie. No i dlatego musiałam przerobić te poduszki kupione, jest bardzo, bardzo fajna jakość bawełny, niezniszczona. Taka też to jest taka lekka satyna bawełniana w taki niewidoczny prążek. To jest, ta faktura się tak mieni jakby w takie ukośne prążki. Także jestem bardzo zadowolona, bo to jest świetny zakup do domu i przy okazji z jednej też tej części odciętej zrobiłam sobie taki na mój taki wałeczek, mam taki wałek tutaj z takim jakby łuską, który podkładam sobie pod kark i tą poduszeczkę mini. Na tą poduszeczkę mini zrobiłam sobie też taką mini poszeweczkę. Także wykorzystujcie wszystkie kawałki, a resztę takiej poszewki, jeśli nie potrzebujecie. O, jeszcze jest nitka. Możecie przeznaczyć na super szmatki, bo takie bawełniane szmatki z dobrej jakości bawełny są nieocenione w domu. Zawsze można je do czegoś użyć, do polerowania, do czyszczenia, do butów, obrobić i zrobić takie mikrościereczki do wycierania. Super rzecz. Więc ja wykorzystuję wszystkie rzeczy. Wszystkie części takich materiałów, bo szkoda tego wyrzucić po prostu. Zamiast kupować jakieś ściereczki gotowe i wydawać na nie pieniądze. Także to jest taka moja ekowskazówka na dziś. Odwieszę trochę ten szal, bo wiecie co, jest bardzo ciepło, jest taki upał dzisiaj. Położę sobie to tu. A ten szal ma przepiękne kolory. No i moi drodzy, pokażę Wam teraz rzeczy, które kupiłam tam dla siebie. I zacznę od bluzki. Jak wiecie, nie jestem wielką fanką pasków, ani w ogóle takiego stylu marynarskiego, ale ta bluzka wyjątkowo bardzo mi się spodobała i pomyślałam sobie, że jest na tyle świetnej jakości, fajnie zrobiona. To jest też bawełna 100%, divided, rozmiar M. Jest taka wiązana tu w pasie. Wyświetli Wam się stylówka ze spodniami, takimi też w marynarskim stylu. San Fran USA pisze tutaj. Pokażę Wam trochę z bliższa. Naprawdę fajny materiał. Jest taka mięsista, przyjemna, bardzo w ogóle niezniszczona. No i no, za tą bluzkę naprawdę dałam 2 zł. I stwierdziłam, że nawet jeżeli nie będę tak bardzo chodzić w takim stylu właśnie marynarskim, to na pewno komuś z moich bliskich się taka właśnie fajna, wakacyjna bluzka przyda. Nawet do tej sukienki. No ale oczywiście sukienka już jest sukienką. Nie będę do niej nosić bluzki. Ale to jest troszkę podobny styl paseczki. Może po prostu fajnie jest mieć też taką jedną bluzkę w szafie, w paski, w stylu francuskim, trochę w takim lekko nadmorskim stylu. Jest bardzo niezobowiązująca i właśnie do tych moich granatowych spodni fajnie pasuje. Można na to kardigan też granatowy z takimi białymi lamówkami i mamy już taki trochę elegancki, nadmorsko-wakacyjny styl. Casualowo elegancki, powiedzmy. 2 złote, słuchajcie. Naprawdę mega fajna bluzka. Uważam, że na pewno można by spokojnie za nią więcej zapłacić. I to jest dobrej jakości bawełna, naprawdę. Idziemy dalej. Znalazłam, pokazałam tam w relacji i mówiłam nawet o tym, tą spódnicę Wallis. I ona jest ze świetnego materiału. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny materiał. Już Wam zaraz pokażę na przebitce, dlaczego ją kupiłam. Czekajcie, bo coś mi gdzieś metka uciekła. A, metka jest po prostu tu u góry, sorry. Słuchajcie, 85% wiskozy, 15% lnu, acetatowa podszewka, więc też spoko. Dobra marka i nie wiem, czy pamiętacie, ale mam taki oversize'owy żakiet właśnie tej marki. Ten żakiet jest też czarny w takie prążki.
Zobaczcie sobie stylówę. Oczywiście, że tej spódnicy wcale nie muszę łączyć z tym żakietem. Mogę ją włożyć do, na przykład do bluzki czarnej w białe kropeczki, żeby przekornie tutaj inny wzorek z tym zestawieniem kolorów, do białej koszulki, do czarnej koszulki. Wiele jest możliwości. Ja myślę o skróceniu nieco tej spódnicy, bo ja nie przepadam za taką długością przed kolano. Wolę taką minimalnie krótszą, nie bardzo krótką mini, ale krótszą albo już dłuższą spódnicę. Taka długość jest dla mnie średnia, ale materiał jest super przewiewny właśnie. No i jedna taka ołówkowa spódnica letnia może się przydać na jakąś okazję i właśnie zwłaszcza, że mam do czego. A, no i w związku z tą spódnicą za 2 zł, która jest świetnej jakości i w ogóle te spódnice właśnie z lat 80. świetnie się układają na sylwetce, są bardzo takie fajnie dopasowane do figury. No i kupiłam sobie taki szal marki Pieces, więc fajna marka, z takim fajnym obszyciem, zobaczcie, ciekawe obszycie, ma takie jakby kuleczki na takiej taśmie. Wydaje mi się, że to jest bawełna ze sztucznym dodatkiem, albo pół na pół, coś takiego. Jest biało-czarny, więc właśnie do tego typu stylówek czarno-białek może być fajnym dodatkiem, kiedy jest trochę chłodniej, nawet do tej spódnicy, do tej marynarki, ale i też, co prawda tutaj mam czarny, ale do tej torebki, którą mam takim z czarnymi dodatkami, to nawet przekornie bym do tego to ubrała. W każdym razie można taki szal do wielu takich letnich stylówek w takim lekko sportowym stylu włożyć i mam czarno-białe rzeczy, jak najbardziej ten szal będzie mi pasował. Tak to właśnie może wyglądać z nim. Fajna rzecz, taka luźna, fajny wzorek, bo ja tak jak już paski, to wolę takie właśnie wąskie paski albo taki tenisowy prążek. Także bardzo spodobało mi się to połączenie akurat do tego. Widzieliście mnie też w tym w przymierzalni, nawet do tej bluzki, która co prawda jest granatowa, ale to było tylko poglądowe mierzenie. No i to są takie tak zwane pierdołki. Ale teraz moja mega zdobycz za 2 złote, słuchajcie. To jest sukienka Diesla, oryginał Diesla, rozmiar XS, 100% bawełna. Prawdopodobnie do tego był jakiś pasek, bo tu pisze, że 100% cow leather, czyli skóra krowia. Być może był jakiś dodatek skórzany do tej sukienki, bo tutaj ja nie widzę. Chyba, że chodzi mi o taką metkę, która gdzieś tutaj jest, taką naszywkę ze skóry. Ale wątpię, wydaje mi się, że raczej, o, jest tutaj z tyłu takie coś, więc no, ewentualnie może to być po prostu kwestia tej naszywki, że ona jest skórzana. No nie będę się tu kłócić z tym. W każdym razie naprawdę fajna imprezowa sukienka. Ona ma takie kwiaty, ale w sumie bardziej to wygląda jak jakieś moro, albo jak jakieś wręcz takie właśnie prążki, co, centki safari. Więc można to w różne sposoby stylizować. Ale dla mnie to jest taka właśnie imprezówka, ale taka bardzo letnia. Ja bym to wzięła na wakacje, na wypadek pójścia właśnie sobie gdzieś wieczorem, bo jest właśnie bardzo niezobowiązująca, mega wygodna. Może być do adidasów, tak jak tu Wam pokażę, tak jak do tych, które mam na przykład. Może być do szpilek czarnych, może być do takich sandałów czarnych, bo czarny kolor tu będzie fajnie pasował. Do narzutki takiej na wieczór, też w takim luźnym stylu. No, jestem mega zadowolona z tej sukienki. Dawno nie miałam takiej właśnie tego typu jerseyowej, takiej luźnej sukienki. Ona jest bardzo ciekawie zrobiona. Zobaczcie, ona ma tu takie drapowania na plecach. I tutaj z przodu też ma drapowania i takie jakby przejścia tego materiału. I to jest bardzo dobra bawełna. I w ogóle, jeśli nie znacie firmy Diesel, to naprawdę jest to bardzo dobra marka. Jeansy mają bardzo drogie i w ogóle ubrania sobie cenią swoje. Nie tanie są te rzeczy. I naprawdę uważam, że to jest super, super ciuch. No i kochani, takie rzeczy możecie kupić w Lumpeksie za 2 złote, serio. Chodźcie na te wyprzedaże, możecie skorzystać z moich porad w filmiku. Także zachęcam Was i oczywiście zapraszam Was już na następne filmiki, a będzie to haul znowu z babskiego raju, bo znowu byliśmy tam i kupiliśmy super rzeczy. Oczywiście znowu będą to rzeczy dla mnie, trochę rzeczy dla Wiktora. Zobaczycie tam takie też stylówy męskie i damskie. Naprawdę fajne rzeczy, polecam Wam. Kupiłam też bardzo markową spódnicę. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Pokażę też jakieś tam drobne rzeczy do domu. Jedną rzecz sceniczną. Także kochani, do zobaczenia. Zobaczymy się już w ciągu tygodnia i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!